Wystawa w Pałacu Kultury i Nauki. Handlowcy przychodzą służbowo, warszawiacy z ciekawości, a naszych producentów zachęcamy, żeby zobaczyli, co i my chcielibyśmy zobaczyć w sklepach. Jest to wystawa jugosłowiańskich artykułów konsumpcyjnych, oferta handlowa. W tym roku przewiduje się wymianę towarów między Polską a Jugosławią w wysokości 126 milionów dolarów. W przyszłości nastąpi rozszerzenie wymiany artykułów konsumpcyjnych i stąd handlowe wystawy. Polska prezentowała swoje wyroby w Sarajewie, a teraz Jugosławia w Warszawie. Największe zainteresowanie wzbudzają meble. W tym roku otrzymamy zakupione w Jugosławii meble za sumę 500 tysięcy dolarów. Pierwsze wagony przyszły wczoraj. Na rok przyszły przewidziano dostawy za sumę miliona dolarów. Wystawa czynna będzie do 4 grudnia. Wystawie towarzyszą pokazy mody. Z kolekcji wybraliśmy najmodniejsze obecnie dzianiny. Wykonane zostały z wełny w naturalnym kolorze i z pięknych pastelowych włókien sztucznych. Nie zabrakło oczywiście konfekcji skórzanej. Projektant kolekcji wiodącej, Aleksander Joksimowicz, sięgnął po temat historyczny. Inspiracją były XV-wieczne freski i obrazy. Artysta podkreślił styl epoki, wprowadził akcenty ludowe, adaptował i dostosował do wymogów współczesnej mody. Zresztą prosimy popatrzeć.